z rozkazu Rady Nadzorczej. Poniższy plik opisuje anomalną istotę klasy Maxur. Ta informacja jest chroniona klasyfikacją poziomu 5. Rozpowszechnianie informacji klasy Maxur jest kategorycznie zbronione i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla fundacji i jej celów. Jednostki próbujące uzyskać dostęp do tego pliku muszą być zaopatrzone w poświadczenie poziomu 5 i być zaszczepione przeciwko zagrożeniu medycznemu AZ-109. Niepowodzenie będzie skutkować natychmiastową terminacją memetyczną nośnikiem Omega przed uzyskaniem dostępu do tego pliku. Wprowadź poświadczenie bezpieczeństwa poziomu 5. Zainicjowano zabezpieczające zagrożenie poznawcze. Wykryto oznaki życia. Memetyczna szczepionka rozpoznana. Witaj, nadzorco. Identyfikator podmiotu. SCP-001. Klasa podmiotu. Maxur. Uzupełnienie. Klasyfikacja Maxur została ustanowiona w 1981 roku przez Komitet Przechowawczy Fundacji wraz z Radą Nadzorczą, Radą Dyrektorów Placówki i Fundacyjnym Komitetem do Spraw Etyki. Zanim klasa Maxur została ustanowiona, SCP-001 był zaklasyfikowany jako zneutralizowany, a klasa Maxur została ustanowiona, by zastąpić tą nieodpowiednią klasyfikację. Zobacz archiwa Komitetu Klasyfikacyjnego CA-10931, znaczenie klasyfikacji zneutralizowany w niestosownych raportach oraz CA-10945, propozycja klasa Maxur. Specjalne czynności przechowawcze. Informacje odnośnie związku SCP-001 z pokrewnymi obiektami anomalnymi muszą być pomijane w poszczególnych dokumentacjach obiektów. Podczas gdy powiązania z Kościołem Zepsutego Boga mogą pozostać dostępne, pochodzenie przedmiotów ma być pomijane lub utajniane. Nieaktywne komponenty SCP-001 mają pozostać w swojej obecnej lokalizacji, a wszelka żegluga lub nurkowanie w tym obszarze są zabronione. Cywilne odkrycia SCP-001 muszą być tuszowane, a preparaty amnezyjne aplikowane w celu utrzymania klasyfikacji. Osoby powiązane z Kościołem Zepsutego Boga, które aktywnie podejmują próby odnalezienia aktywnych komponentów SCP-001, mają być umieszczone w fundacyjnym areszcie i przesłuchani. Informacje dotyczące SCP-001, nieważne czy fizyczne, czy cyfrowe, mają być skonfiskowane i zabezpieczone. Domniemywa się, że nieaktywne komponenty SCP-001 pozostaną nieożywione. Jednakże w przypadku spontanicznej reanimacji SCP-001 wszystkie aktywne mobilne formacje operacyjne z pobliskich ośrodków 27, 44, 90 i 101 mają być przydzielone jako środek zaradczy. W przypadku wystąpienia takiego incydentu, obecnie oznaczonego jako incydent 001 apoteoza we współczesnym świecie, uważa się, że obecne środki tuszowania informacji będą niewystarczające. Prawdopodobnym jest, że incydent 001 apoteoza będzie skutkować scenariuszem klasy SK przerwana maskarada i prawdopodobnie następującym po nim scenariuszem końca świata klasy XK. Uzupełnienie. Scenariusz klasy SK automatycznie aktywuje wykonanie kopii zapasowych poufnych informacji fundacji na serwery danych o maksymalnych zabezpieczeniach wewnątrz samowystarczalnych szachtowych placówek obecnie 117, 118 i 119. Całemu zbędnemu personelowi zostaną obowiązkowo zaaplikowane preparaty amnezyjne i wszystkie główne ośrodki w rejonie przejdą w stan przedłużonej izolacji. Przy obecnych modelach ten stan nie jest jasno zdefiniowany. Ocalałe aktywne komponenty SCP-001 nie mogą pod żadnym pozorem znaleźć się w odległości poniżej 20 km od nieaktywnych komponentów SCP-001. Opis. SCP-001 to zbiór anomalnych obiektów, niegdyś pojedyncza, masywna, mechaniczna jednostka zmontowana przez członków Kościoła Zepsutego Boga pod koniec 1942 w pobliżu La Paz, Meksyk. Do obiektów należą SCP-217, SCP-1139,
SCP-882 i kilka wewnętrznych elementów SCP-629. Możliwość uzyskania dostępu do wglądu do pełnej listy obiektów. Uzupełnienie odnośnie wewnętrznych elementów SCP-629. Zostało to odkryte po zabezpieczeniu SCP-629 przez kolaborację z kontaktami Kościoła. Nie jest wiadome, jak te elementy zostały początkowo pozyskane przez doktora Wondertainment bez wiedzy fundacji, ani jaki posiada stosunek z Kościołem Zepsutego Boga, a sam SCP-629 nie jest świadomy swoich związków z Kościołem. Członkowie Kościoła połączyli rozmaite anomalne obiekty w celu przywrócenia swojego bóstwa. Przed aktywacją SCP-001 rzekomo zaczął wcielać w siebie metalowe obiekty, aktywnie szukając innych anomalnych obiektów. SCP-001 i w wyniku incydent 001 Apoteoza, który miał miejsce w wyniku jego zmontowania, były przyczyną znacznych zmian środowiskowych w zachodnim Meksyku i wymagały jednej z najbardziej rozległych aplikacji preparatów amnezyjnych w historii. Po incydencie, aktywne komponenty SCP-001 zostały zabrane do placówek fundacji w celu przechowania, a nieaktywne komponenty SCP-001 pozostały na dnie Zatoki Kalifornijskiej w przybliżeniu na 23807269 -108418369. Dodatek 00101. Zbiór informacji opisujących SCP-001. Transkrypt oświadczenia ojca Jorge Castillo. Sierpień 1945 rok. Ferran był pierwszym. Myślę, że pierwszym, który skontaktował się ze mną po tym, jak odnaleźli serce. Sposób, w jaki to opisywał, gorliwość, która pałała z jego oczu, to mnie urzekło i wtedy wiedziałem. Wiedziałem, że to zrobili. Udałem się spotkać z Antonim i Salvadorem, weekend po potwierdzeniu od mojej siostry. Gdy mi je pokazali, byłem zszokowany. To było niewiele więcej niż sterta zębatek, tłoków, tykających części mechanizmów zegarowych i nasmarowanych metalowych części. Wszystkie sumiennie poruszające się bez źródła zasilania. We wnętrzu dojrzałem serce, takie jak opisywano. Przemówiło do mnie. Nie jak wy i ja mówimy do siebie, ale obrazami i uczuciami. I bólem. Strasznie cierpiało. Jakby iskra, która dała mu życie, sprawiła, że zrozumiało, czym jest lub czym nie jest i jedynie pragnęło ponownie być całością. Pragnienie to może być zbyt mocne słowo. Nie pragnienie. Był to bardziej impuls. Coś wewnątrz stworzenia, co prowadzi je ku bezmyślnemu, pewnemu końcowi. Stworzenie, które im pokazali, nie było jak inne artefakty, które znalazłem i pobłogosławiłem. To było inne. Było w nim coś złego, ale zrozumiałem to dopiero po tym, co zrobili. Błagałem Salvatora, by zabrał z powrotem tamtą plażę i to cofnął, bo to nie było w porządku, ale on mnie zignorował. Zaczęło się ruszać, zanim wyszedłem, trzęsąc się tak bardzo, że zaczęło się przemieszczać. Doczołgało się do klucza, a on stał się częścią jego ciała. Powiedzieli mi: nasz Bóg jest naprawiony! Już nigdy więcej ich nie widziałem. Fragment wywiadu z Francisem Boligredem z 1946. To nie używało słów ani żadnego typu języka. Wydawało metaliczne dźwięki, ale w tym samym czasie... Miałeś kiedyś tak, że masz jakieś myśli lub pomysły. I one tam są, zrozumiane w całości w twoim umyśle. A ty ciągle musisz się wysilić, by ubrać je w słowa, pomimo że znasz sedno, zanim skończysz zdanie. To było jak to, ale z obcego umysłu. Zaprawdę, słowa boskości. Fragment wywiadu przeprowadzonego w 2007 roku z Trixie Silva, agentem Unusual Incidents Unit. Było kilka wilków. Czekaj, wiesz, kim są wilki, prawda? Są jak... myśliwi. Pracują dla inicjatywy Horyzontu. Spotkali się z nami w pobliżu kościoła w Santa Margarita. Chcieli, abyśmy zwrócili rzeczy, które zebraliśmy dla kościoła Zepsutego Boga, podobnie jak rzeczy, które przekazaliśmy Abrahamowi. Zastanawialiśmy się, czy powinniśmy im to oddać. Nasze stanowisko z IHA było nieco niepewne, przynajmniej tak pamiętam. Gdy byliśmy w dobrych stosunkach z lokalnymi wyznawcami Zepsutego Boga, wilki były bardziej... cóż, są bardziej agresywne. Przejrzeliśmy to, co mieliśmy i wtedy podeszła ta kobieta. Nie wiem, skąd pochodziła. Była ubrana jak hippies. Cienkie łańcuszki zamiast włosów. Przez cały czas wydawała się chłodna.
Spojrzenie w jej oczach, jej nienormalny uśmiech, jakby była nieobecna. Spojrzała na to, co mieliśmy i powiedziała, że to jest to, czego chce. Właściwie to nie wiem, co to było. Metalowe pudełko. Kiedy je podniosłem, zabrzęczało, zastukało, a jedna ze ścian wypuściła strugę światła. Było lżejsze niż myślałem. Spytałem, dlaczego to było dla niej tak ważne. Powiedziała, że łatwiej będzie mi to pokazać, niż powiedzieć. Zamknęła oczy i pochyliła głowę. Po tym nie poruszała się i milczała, więc również zamknąłem oczy. Zbliżyła swoje czoło do mojego, lecz jakby na odległość. Staliśmy tak przez chwilę, w Fulmurtie Stranio, zanim nagle opuściła podbródek, szarpnął nam lekko w dół. Świat zawalił się pode mną, a ja spadałem. Coś zaskoczyło w moim umyśle. Obraz dwóch zębatek, początkowo zazębionych, teraz rozbitych. Poczułem, jak zęby mojego kręgosłupa wyginają się w miarę jak się pochylam. Jeden krok i złączyłem się z międzywymiarowym trybikiem, jakim była planeta. Krążyłem wokół pieca Słońca, uwiązanym do niego łańcuchem, jakim była grawitacja. I pędziliśmy przez oleisty wszechświat, z mocą nieskończenie rozciągającej się sprężyny. Przepraszam. To było przeżycie. Nie, to nie było przeżycie religijne, ale... Ta. Kazała mi z powrotem podnieść pudełko, które wydawało się o wiele cięższe niż wcześniej. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy faktycznie miało większą wagę, czy... Po prostu wydawało się znaczyć... więcej? Oddałem jej i nie usłyszałem niczego od wilków, kolegów z drużyny czy mojego przełożonego. Dodatek 00102. Wywiad ze skomunikowanym kapłanem Kościoła Zepsutego Boga, ojcem Dolorusem Randallem. Czerwiec 1945. Poboczny dialog usunięto. W porządku. Wspomniałeś wcześniej o sercu. Byłeś tam, kiedy je znaleźli? Nie, w tym czasie byłem poza krajem, pracując z nową misją w Panamie. Jedynie po fakcie usłyszałem o Ezekielu. Kim był Ezekiel? Był jednym z przywódców Bumaro. Zanim został przywódcą kościoła, Robert zatrzymał wielu z nich. Tych, którzy byli złączeni z Bogiem i mogli odczuwać Jego obecność, mówić do Niego. Ezekiel odkrył dość wartościowy artefakt. Później zabrał go Bumaro. Dodatkowo, ci agenci jako pierwsi eksperymentowali z augmentacją. Jak możesz sobie wyobrazić, wielu z nich zginęło. Ale nie Ezekiel. Nie. Był bardzo bliski z Bumaro i nie wiem, czy zaryzykowałby dobro Ezekiela. Nie ma to znaczenia. Ezekiel nie potrzebował augmentacji, by mówić do Boga. Był po prostu... zdolny. Więc co Ezekiel ma wspólnego z sercem? Słyszałeś, jak Avery powiedział, że mieli zapas artefaktów, prawda? Wszystko, czego dotknął jeden z tych agentów, gdy poczuł coś, wysłali to do La Paz z całą resztą. Większość była bezwartościowa, ale co jakiś czas znaleźli coś interesującego. Oczyszczacz, jedyny, jakkolwiek to nazwiecie, jeden z agentów odkrył to w pobliżu Nepalu. Mieli ścięgła, więzadła i wszystko inne, ale to były po prostu części. Poruszały się samodzielnie, ale nic nie robiły wspólnie. Co masz na myśli? Teksty odnoszą się do Boga, który ponownie się złączy, gdy części są zniesione do serca. Wszystko, co musisz zrobić, to nakarmić serce kończyną, a Bóg będzie miał kończynę. Ale nie mogli znaleźć serca. Było... kilku agentów, którzy twierdzili, że je znaleźli. Ale wszystkie były takim samym bezużytecznym kawałkiem złomu, jak cała reszta. Gdzie w tym wszystkim Ezekiel? Ezekiel był tym, który powiedział Bumaro, że jeśli nie mogą znaleźć serca, to może zbudują własne. To było eksplodnięcie w twarz doktrynie kościoła. Gdyby przywódcy wiedzieli, ekskomunikowaliby go. Jednak szybko stało się jasne, że projekt nie przetrwa do lata. Zostałem wysłany z misją, by ich wesprzeć podejściu Ezekiela, a ich siły były na wyczerpaniu. Nasze zapisy wskazują, że tym, co odkryli, było serce. Czy to prawda? Oczywiście, że nieprawda. Nie możesz głosić wiernym o Bogu dającym ci części siebie, a następnie odwrócić się i powiedzieć, że najważniejszą częścią jest coś, co wyczarowałeś z niczego. Gorzej niż z niczego. Szczegóły tego, co zrobili, aby stworzyć to serce i uczynić je żywym, nigdy nie zostały mi ujawnione, ale może wyciągnąć wnioski z dowodów. W tamtym roku doszło do suszy, a kryzys w Polii osiągnął najwyższy poziom w historii. Tysiące ludzi zmarło z przyczyn naturalnych. Dziwaczne wydarzenie, nigdy nie zapisane z uwagi na wojnę. Dios mio, ale kto wie? Myślisz, że to wszystko jest ze sobą powiązane? Myślę, że byłby to zbyt duży zbieg okoliczności. Mając świadomość, czym ta rzecz się stała, myślę, że odpowiedź jest jasna. To nie było serce Boga, agencie. To było coś zupełnie innego. Poboczny dialog usunięty.
dodatek 00103. Transkrypt odzyskanego wideo, listopad 1942. Wideo odzyskano od lokalnej ekipy filmowej. Ujęcie rozpoczyna się w zniszczonym domu. Wraki skupiają się wokół garażu. Metalowe fragmenty i gumowe paski ciągną się po podjeździe i asfalcie oraz dalej wzdłuż ulicy. Kawałki różnych samochodów rozrzucone są po drugiej stronie ulicy i chodnika. Szlak prowadzi do SCP-001, który wchłania ciężarówkę do swojego korpusu. SCP-001 podchodzi do najbliższego domu, w którym zaczyna pochłaniać rynny. Mieszkańcy uciekają z tego obszaru. Kilku zostaje zranionych przez odłamki szkła i pogiętego metalu odrzucone przez SCP-001. Światła wytwarzane przez rozmaite części ciała SCP-001 skupiają się na różnych leżącą twarzą do ziemi osobach. Odcinek wzdłuż podwozia SCP-001 przemienia się i odlatuje od głównego korpusu, który zmierza dalej w poszukiwaniu kolejnych źródeł materiału. Porzucona część kontynuuje zmiany, tworząc pionowy kokon, przypominający nieco ludzki kręgosłup i klatkę piersiową. Kokon zapada się w różnych miejscach, żebra wyrastają na zewnątrz, a reszta kokonu zmienia się w humanoidalną postać wielkości mniej więcej 3 metrów. Światło wydobywające się z głowy skupia się na pobliskim cywilu. Metalowy humanoid podnosi cywila, który wydaje się być martwy, i umieszcza go w małej komorze pomiędzy żebrami humanoida. Żebra wibrują, gdy humanoid zbliża się do drugiego cywila, który próbuje się czołgać. Kobieta stara się wyrwać, gdy humanoid podnosi ją i umieszcza we wnętrzu swojej klatki piersiowej. Humanoid odwraca się od kamery, by zbliżyć się do trzeciego cywila, a to, co wygląda na poćwiartowaną rękę kobiety, spada na podłogę. Narość na plecach humanoida powoli rozszerza się, podczas gdy ciała nadal są gromadzone, a ciało humanoida maleje w miarę tego procesu. Przy szóstym spożywanym ciele, narość staje się większa niż humanoid i nie jest on w stanie kontynuować ruchu dwunożnego. Kończyny zanikają w ciele, a żebra poszerzają się, aby umożliwić dostanie się na dach pobliskiego domu. Obiekt pozostaje na miejscu przez 20 minut. Bulwiasta powierzchnia pęka i zostaje oderwana od wewnątrz, odsłaniając 3 humanoidy. Każdy z nich wydaje się być symptomatyczny do SCP-217 i wykazuje cechy 6 schwytanych cywili. Pierwszy, kobieta z łańcuchami wyrastającymi z głowy, trzęsie drugim, który wydaje się być martwy. Trzeci, mężczyzna z mechanicznymi kończynami, dokonuje oględzin swojego ciała przed skokiem z dachu, lądując na brzuchu. Nie odnosi żadnych obrażeń, co wywołuje u niego rozpacz. Następnie rozpoczyna pościg za SCP-001, który wchłania kolejny pojazd w dalszej części ulicy. Żeński humanoid zauważa zespół filmowy, zaczyna machać, ale szybko przestaje. Spogląda w kierunku SCP-001, a następnie skacze na podwórko poza zasięgiem kamery. Dodatek 00104. Nagrana rozmowa telefoniczna z Robertem Bumaro. Notatka. Poniżej znajduje się zapis nagranej rozmowy telefonicznej między agentem kościoła Zepsutego Boga, imię nieznane, i Robertem Bumaro. Rozmowa została nagrana w grudniu 1942 roku i zdobyta przez personel fundacji podczas nalotu na twierdzę kościelną w 1966. Początek rozmowy. Hello? That's your father. Dimitri? No. Oh, of course. Bless you, child. How is the little lord? Stronger every day. We had to move him from the back of our office into a warehouse nearby. He's being fed? As you required. Good. When will you be moving to Beniasco? Within the week. We are only waiting for the next train. It may need to be sooner. There was a raid in La Paz 2 weeks ago. 3 or 4 men have not been accounted for. There is a growing foundation activity nearby. Father? Father? Tomorrow. Father? Yes. We had expected them to head north, but they've come west instead. A minor setback. What about the safe house? There are nearly 100 other artifacts there and... Minor setback. They don't know where it is, and even if they did, that isn't their priority right now. Their eyes, and the eyes of the rest of the world, are in Europe. As their gaze settles there, they will not realize their accomplishment until they are powerless to stop him. That was something else I needed to ask you, Father. Yes? Our God is
is ravenous. We cannot seem to satiate him. The supplies we were given are not. What is the issue? Father Rawa, the Lord is eating its own housing. We cannot convince him to stop. He cannot be reasoned with. It's nonsense. The heart of the devout may speak directly to our God. Can you not hear his words when he reaches out to you? Do you not feel the machine moving inside of you? Or do you need more proof other than the living, breathing God before your own eyes? No, Father, it is not that. It is... I will hear nothing of it. For years we have prayed and asked for our God to be unbroken before us, and now he has presented himself. We know that the divine will speak to the heart of the devout. If you're telling me that there are none among you who are devout enough to commune with our Lord, tell me now so you can be replaced. Our faith is strong, Father. Please forgive my insolence. I am only misguided. See to yourself, then. I worry for your faith. Have one of your brothers, one who is stronger than you. Have him speak to the Lord and tell him the necessity for secrecy. Our Lord will understand, no doubt. The unbroken God is a reasonable God. Yes, bless you, Father. Bless you, child. Koniec rozmowy. Dodatek 00105. Raport eskalacji. Grudzień 1943. Poniżej znajduje się wywiad przeprowadzony z dowódcą fundacji Markiem Petersonem, ośrodek 74. Dyrektor, który przed wydarzeniem 001 Apoteoza stacjonował w Meksyku, był na miejscu z personelem fundacji w La Paz podczas wydarzenia. Zacznijmy od początku. Tym razem to nagramy. W porządku. Pierwsze doniesienia na temat aktywności kościoła w Meksyku pochodzą z 1941, lecz wówczas to nie miało wielkiego znaczenia. Właśnie zakończyliśmy operację polową w pobliżu północnej granicy i przygotowywaliśmy się do przeniesienia naszych zasobów do Atlanty w celu rozlokowania we Francji. Wtedy dostaliśmy rozkaz, by odzyskać serię poufnych przedmiotów, które nie mogły wpaść w ręce Szwabów, a oni zamierzali postawić cały nasz oddział na nogi, aby to osiągnąć. Przywództwo nie było pewne, czy Roosevelt wyda rozkaz, by wyruszyć odpowiednio wcześnie, byśmy mogli wmieszać się w Amerykanów, więc musieliśmy iść sami. To wszystko to był jeden wielki bałagan. Co trzymało cię w La Paz? Znalazłem się tam przez przypadek. Jeden z naszych pociągów pojechał drogą lądową do La Paz, prawdopodobnie po trochę uzbrojenia, które tam mieliśmy. Okazuje się, że pociąg miał jechać na północ. Tak więc nagle większość kierownictwa z południa Rio Grande znalazła się w La Paz, co z perspektywy czasu przyniosło nam wiele dobrego, jeśli chodzi o ogólny wysiłek. Kiedy po raz pierwszy usłyszałeś o istocie 001 Apoteoza? Jezu, więc teraz tak to nazywają? Maszynie jak mnie mam. Początkowo usłyszeliśmy pocztą pantoflową o zwiększonej aktywności w okolicy w... Myślę, że to było nieco ponad rok temu. Skończyliśmy w La Paz w październiku 42, więc... Tak, to brzmi w porządku. Pierwszym konkretnym dowodem na to, że coś jest nie tak, był pociąg... uchodźców? Trochę głupy mi tak nazywać, ale wydaje mi się, że to jest trafne określenie. Pojawili się w La Paz pod koniec października, rozmawiając o tym, jak ich całe miasto zostało zmiażdżone. Nie zagłębiali się w szczegóły, po prostu powtarzali na kółko la machina, wiesz, maszyna. Dlatego tak właśnie to nazwaliśmy. Nie mieliśmy pojęcia, co to miało znaczyć. A co z twoją pierwszą interakcją z istotą? Cóż, kolej przestała działać, jeśli o to chodzi. Dostaliśmy wiadomość od lokalnych władz, że na północy nastąpił wypadek i że pociągi nie zmierzały już do granicy. Nie stanowiło to dla nas wielkiego problemu, ponieważ mogliśmy wziąć kilka pojazdów i skierować się na wschód, dopóki nie dotrzemy do jednego z tych miasteczek u podnóża gór. Większość z nich została przyłączona do oddzielnej linii kolejowej, więc mogliśmy sobie poradzić w ten sposób. Ale te wielkie rzeczy, które zostały wysłane pociągiem do La Paz, nie mogły zostać po prostu przeniesione, więc postanowiliśmy to przeczekać. Wtedy DeMarco wpadł na pomysł, aby wysłać drużynę na linię kolejową, by sprawdzić, w którym dokładnie miejscu nastąpiło wstrzymanie kolei i zobaczyć, czy możemy coś z tym zrobić, aby usunąć przeszkodę. Sam poprowadził wyprawę. Co się stało z agentem DeMarco? Wiesz cholernie dobrze, co się z nim stało, Bill. Do dokumentacji. W porządku. Po upływie 3 dni kontakt z nimi się urwał, a i tak zamierzaliśmy wysłać resztę przywództwa na wschód, żeby nie musieli czekać. Ale po 5 dniach jeden z chłopców DeMarco pojawił się w naszym obozie. Majaczył coś mówiąc o pożeraczu świata, o tym jak reszta chłopaków została zmiażdżona. I zostali zmiażdżeni, prawda? Wiem, że na początku nie był tak wielki, jak ostatecznie się stał, ale to nie było coś, czym można było się pierdolić. DeMarco... Wszystko w porządku? W porządku. Próbował to zabić.
Prawdopodobnie wiedział już wtedy to, o czym dowiedzieliśmy się znacznie później. Że nie możemy tego zabezpieczyć. Nie było wystarczająco dużego otworu w ścianie, aby się zmieścił. Ani takiej klatki, z której nie wygryzłby sobie drogi ucieczki. Lecz nie miało to dla niego żadnego znaczenia, jak i dla nikogo, z kim poszedł. Maszyna miała to gdzieś. Kiedy pierwszy raz to zobaczyłeś? Grudzień. Kiedy się zakradliśmy, byłem członkiem ekspedycyjnego zespołu, który wyruszył, aby się lepiej temu przyjrzeć. To było już... Wiesz, co mam na myśli. Widziałeś, co zrobiła po tej stronie kraju. Nigdy nie widziałem czegoś tak dużego, co mogłoby się poruszać. To było jak góra ruchomych części zaczerniająca niebo, gdy spaliła wszystko, co zagarnęła do swojej piersi. A wtedy jeszcze to było malutkie! Było... Sam już nie wiem. Wszyscy mieliśmy trening przygotowawczy do wydarzenia XK, ale to wykraczało poza wszystko, czego nas uczyli. To było nieuchronne. Widzieliśmy, że umrzemy, a to nas zabije. Pytanie tylko kiedy. Dodatek 00106. Zebrana korespondencja fundacji. Notatka. Poniżej znajdują się fragmenty pisemnej korespondencji pracowników fundacji stacjonujących w La Paz, odzyskane z tymczasowego ośrodka po wydarzeniu 001 Apoteoza. Nazwy zostały pominięte. Droga nawet nie wiem, czy ta wiadomość do ciebie dotrze. Żaden z pociągów nie działa, lecz nasz dowódca mówi, że nadal możemy wysyłać listy. Mam nadzieję, że tak. Chciałbym, abyś to przeczytała. Niebo tutaj jest ciemne od tygodni. Dym z północy sprawia, że każdego dnia trudno się oddycha. Wciąż nie mam tu kanalizacji wewnętrznej, a nikt oprócz innych gości z naszego zespołu nie mówi po angielsku. Nadal nie wiem, co mamy tu robić. Wciąż słyszę, że jesteśmy tutaj, aby naprawić szyny. Ale dlaczego nie jedziemy na północ? Czy szyny na północy nie są przypadkiem przerwane? Dziś przyszedł do miasta mężczyzna z twarzą prawie w połowie usmażoną. Był jak żywy trup, nie reagował na nikogo. Dotarł do centrum miasta i upadł. Kiedy w końcu się ocknął w izbie chorych, zaczął majaczyć. Opowiadał o maszynie wielkości góry, która mówiła do ciebie. Powiedział, że byli tam ludzie wyskakujący ze swoich domów i biegnący, tylko po to, aby się na nią rzucić. Powiedział, że zostali rozerwani na strzępy, jakby skoczyli w kosiarkę. Po tym zmarł i nikt nie wie dlaczego. Góry rozpadały się na naszych oczach. Zobaczyliśmy figurę powstającą z dymu, powolną i ociężałą, ale z przerażającym impetem. To coś nie czołgało się jak bestia, ani nie chodziło jak człowiek, ale było popychane naprzód przez obrót miliona zębatek, niczym żelazna stonoga. Jego ciało rozciągało się w górę, prosto w dym, wyżej niż byliśmy w stanie dostrzec. W jego piersi ujrzeliśmy ogień, niczym piece piekielne. Dotarł do gór na północ od nas i nie zatrzymał się, ani ich nie wyminął, lecz przeszedł przez niej pożar. Wyciągnął długie, pulsujące ramię i wepchnął całą wioskę do swojej paszczy. Widziałam ludzi skaczących na śmierć, gdy ich domy zostały zmiecione w to samo piekło, co reszta. I wył. Nie tylko przez zgrzyt kół zębatych i ruch maszynerii, ale w naszych umysłach. Słyszałam to w moim sercu. Krzyczało. Dyrektywa. Centralne dowództwo. Ośrodek 001. Dzięki uprzejmości... Utracono tymczasowy ośrodek. La Paz w ruinach. Mechaniczna istota opanowana. Ogromne zmiany genealogiczne. XK uniknięte. Potrzebne wsparcie amnezyjne. Dodatek 00107. Wywiad z porucznikiem globalnej koalicji okultystycznej Revenantem. Notatka. Poniżej znajduje się fragment wywiadu przeprowadzonego z udziałem porucznika globalnej koalicji okultystycznej o kryptonimie Revenant. Zapis rozmowy i cały jej transkrypt zostały zdobyte przez przedstawicieli fundacji podczas negocjowanej wymiany informacji w roku 1992. Do chwili obecnej tożsamość Revenanta pozostaje nieznana. Jest taka historia, którą usłyszałem wśród agentów fundacji. Coś, co starzy weterani opowiadają żółtodziobom podczas długich nocy służby wartowniczej przy jakimś bloku więziennym lub innym. Nie wiem, kto to zaczął, ale wiem, że wciąż to powtarzają. Minęło pół wieku i nadal dobrze to robią. Może być tego pewien. Mówią... Nie wiecie? Globalna koalicja kultystyczna zabiła Boga. Ale żółtodzioby powiedzą... Nie, to nieprawda. Bóg jest w celi, w ośrodku jakimś tam. Goc nie zabił Boga. I mówią o tym typie zielonym, którego zamknęli gdzieś i myśli, że jest chrześcijańskim Bogiem.
Wtedy weterani uśmiechną się, uścisną dłoń i nic nie powiedzą. Ponieważ oni wszyscy wiedzą. Wiedzą, że w 1943 roku, w środku apokalipsy, fundacja nie mogła zrobić nic innego, jak tylko obserwować koniec. Podczas gdy Allied Occult Initiative, słabo finansowana, nieumiejętna i nieprzydatna poprzedniczka koalicji uratowała świat. Przenośna broń została znaleziona na wyspie u wybrzeży Grecji. Nie pamiętam nawet, jak to wyglądało. Wszystko, co mi zostało, to zmyte wspomnienie pozostawione przez preparaty amnezyjne. Ale wyraźnie pamiętam, że nie była tak ciężka, jak mogłoby się wydawać. Dlaczego preparaty amnezyjne? Byłem z oddziałem rozstawionym w okolicy i najwyraźniej jedna z części miała jakiś efekt wpływający na umysły. Nie pamiętam, jak to wyglądało. Nie pamiętam, jak zniszczył tak dużo terenu. Do diabła. Ledwo pamiętam, kiedy to się stało i wiem tylko dzięki mapom sprzed i po. Ale wciąż czuję kiszka, że nie tak miało być. Staliśmy przed tym, co wyglądało na rozgniewanego i mściwego Boga. Ale tak naprawdę błagał nas, byśmy go zabili. Z radością wyświadczyliśmy mu tą przysługę. Dodatek 00108. Transkrypt odzyskanego wideo. Notatka. Poniżej znajduje się zapis odzyskanych materiałów wideo, trwający około 30 sekund. Transkrypcja filmu została utworzona krótko po jego przywróceniu, film został uszkodzony i nie jest już czytelny. Dźwięk z nagrania wideo jest w akceptowalnym stanie i dostępny poniżej. Początek filmu. Film rozpoczyna się w mieście. Wiele budynków jest zawalonych lub pochłoniętych przez płomienie. Występuje wysoka aktywność sejsmiczna. Trzecia sekunda. Kamera pokazuje SCP-001. Z filmu nie można odczytać jego rozmiaru, ale istota zajmuje cały kadr. Powoli przesuwa się naprzód. Dziewiąta sekunda. SCP-001 przenosi w siebie duże ilości ziemi. Sporadycznie płomienie wybuchają z wnętrza jednostki. 15 sekunda. Syreny alarmowe stają się słyszalne w momencie, gdy niebo rozświetla się jakby błyskawicą. Chmury bezpośrednio nad SCP-001 rozstępują się natychmiastowo. SCP-2399 jest widoczny, jego spód lekko uszkodzony. Pociski z moździerzy fundacji widoczne powyżej. 20 sekunda. Jeden z pocisków uderza w SCP-001. Brak widocznych uszkodzeń. 22 sekunda. Spód SCP-2399 świeci na niebiesko. 24 sekunda. Jasny promień światła wystrzeliwuje z SCP-2399 i uderza SCP-001. SCP-001 gwałtownie reaguje i sięga w kierunku SCP-2399. 26 sekunda. Następuje eksplozja. Nic nie widać na wideo. 30 sekunda. Wideo kończy się wśród krzyków pobliskich ludzi. Dodatek 00109. Neutralizacja SCP-001. 17 lipca 1943 roku agenci Allied Occult Initiative skontaktowali się z dyrektorami fundacji stacjonującymi w La Paz w Meksyku i poprosili o pomoc w transporcie w pobliżu istoty 001 Apoteoza. Funkcjonariusze fundacji szybko wysłali samolot, aby odnaleźć członków AOI. Po przybyciu agenci opisywali unikatowy, anomalny artefakt będący w ich posiadaniu oraz jak można go użyć do spowolnienia postępów istoty 001 Apoteoza. 3 dni po przybyciu do La Paz, 24 lipca 1943 roku, agenci Allied Occult Initiative wysłali pojedynczego agenta w pobliżu jednostki 001 Apoteoza, używając anomalnego artefaktu będącego w ich posiadaniu. Rankiem 25 lipca 1943 roku, gdy jednostka 001 Apoteoza zbliżyła się do brzegu Oceanu Spokojnego, kolejna ogromna,
mechaniczna konstrukcja pojawiła się nad nią. Konstrukcja została później zaklasyfikowana jako SCP-2399 wraz z odpowiednią przykrywką w plikach fundacji. Pochodzenie tej jednostki jest obecnie nieznane. Zapisy wydarzeń następujących po pojawieniu się SCP-2399 nie są pełne i prawdopodobnie niedokładne. Rezultatem potyczki było zniszczenie SCP-001. SCP-2399 zniknął, a później został odkryty w opłakanym stanie na orbicie niskiej Jowisza, chociaż powód tego pozostaje nieznany. Pozostały nieaktywny element SCP-001, masywna, niezorganizowana grupa części maszyn, pozostaje na dnie Zatoki Kalifornijskiej. Po usunięciu SCP-882 z nieaktywnych pozostałości, zapadły się one i pozostały zupełnie bierne. Po wydarzeniu 001 Apoteoza miała miejsce masowa aplikacja preparatów amnezyjnych osobom z terenów znanych obecnie pod nazwą Kalifornia Dolna. Działania te były wspomagane przez ilość gęstego czarnego dymu, który towarzyszył SCP-001, a aktualne zapiski historyczne opisują to wydarzenie jako pożar lasu. Podjęto znaczne wysiłki w celu dostosowania map obszaru, a także przeniesienia wysiedlonych cywilów. Ze względu na potrzebę powszechnego stosowania preparatów amnezyjnych użyto kilku eksperymentalnych neurotransformatorów, a ze względu na ich słabo poznane skutki uboczne szacuje się, że nie mniej niż 2 miliony ludzi na całym świecie zmarło w ciągu dekady po wydarzeniu 001 Apoteoza. Użyte środki to w szczególności preparaty klasy U, klasy UN, klasy UO, wszystkie później wycofane z użycia. Dodatek 00110. Zgromadzona dokumentacja Allied Occult Initiative. Notatka. Poniższy dokument został przekazany personelowi fundacji przez POI 004D-001. Patrz dodatek 00112. Obecnie nie wiadomo, w jaki sposób dokument wszedł w posiadanie POI 004D-001. Podsumowanie raportu. 30 grudnia 1942 roku dzika, humanoidalna istota o anomalnej naturze została dostrzeżona przez patrol w pobliżu niewielkiej wyspy u wybrzeży Grecji. Ta istota, twierdząc, że nie posiada imienia i niechętnie komunikująca się w języku angielskim, niosła mały, sześcienny artefakt nie większy niż piłka bejsbolowa. Istota wyglądała kobieco i miała szereg stalowych łańcuchów wychodzących z czubka jej głowy. Istota początkowo chciała zrezygnować z posiadania artefaktu, sklasyfikowanego jako AR-213, jednakże krótko po tym stała się wroga i zaczęła mówić. Istota zagrażała życiu drużyny i pokonała dwóch oficerów, zanim została unieszkodliwiona przez sierżanta Dixona. Istota odnosiła się do zachodniej części Meksyku, domagając się jej uwolnienia, aby artefakt mógł zostać tam zabrany. Dalsze badania wykazały zwiększoną aktywność fundacji SCP w tym obszarze, a także pewne drobne zakłócenia genealogiczne. Z rozkazu pułkownika Buckhama nakazano wysłać drugi pluton na miejsce zajścia z istotą zaklasyfikowaną jako EN-340. Po wejściu na statek płynący do Ameryki, EN-340 stał się pasywny, aczkolwiek w oczywisty sposób czuł się niekomfortowo i niespokojnie. Zalecana dalsza ocena psychiatryczna EN-340 po powrocie przed następującą terminacją. Po zakończeniu analizy AR-213 artefakt zostanie wysłany do Zurychu w celu spalenia. Raport załączony do waszego wglądu. Dodatek 00111. Oświadczenie agenta Rubersona, styczeń 1943 rok. Notatka. Agent Aaron Ruberson przebywał w ośrodku podczas zbierania artefaktów SCP-001. Jako najstarszy rangą członek personelu fundacji, który został przydzielony do działań windykacyjnych, był zobowiązany do złożenia powydarzeniowego oświadczenia. Ten raport był przechowywany w ośrodku 17, dopóki nie został dołączony do innych niejawnych materiałów związanych z SCP-001. Nie wiadomo, czy jakiekolwiek inne osoby miały wiedzę na temat tego raportu, lub czy zostały wykonane jakiekolwiek kopie. Well, we took what we could from the shores first. Little things. Gears and pulleys and pistons and things like that. A lot of it was garbage.
but they were still twitching, spinning and turning. They still had life in them. The small stuff sort of died off after a couple hours, but I heard some of the bigger pieces were still churning weeks later. Like cutting the head off a chicken. The important parts, the ones we knew were actual church artifacts, we managed to bag and get moved to the train in La Paz for transport. I counted, Christ, maybe 100 individual anomalous artifacts. Some of the boys at the train station joked they'd have to build a whole new site just to keep it all. We kept casualties low, fortunately. Mostly guys just being dumb around machinery, acting like it still couldn't take their arms off. Rodriguez got his hand crunched, and we had to help move him to the local clinic. I think we only had one death the entire time. One of the locals we hired to help dive down through the bay and get straps around the heart so we could pull it up. I didn't see it, but I heard about it. It said they found him with his head smashed between two moving pieces. It said it looked like he shoved it in there himself. But I don't know. I mean, I didn't see it. I did see the tags, though. You know, when a place manufactures something, and in order to identify where the part came from, they'll get a big piece of metal with a name on it and stick it to the side of the part? Well, we saw plenty of those on other parts, the stuff that they had collected while it was eating its way to the sea. None of the church artifacts did, though. They all, you know, buzzed along like everything else, but they weren't marked. You could feel something when standing next to them, like serenity. The whole project felt like that. It felt calm, like relief, except for the heart. When we finally got it out of the bay, you know, we had to keep it on the shore for a day because of the weather. Some of the locals started to get itchy, said they was hearing voices and wouldn't go near it. It didn't matter how much money we offered them. I had to wait to bring in more support from the base up north just to get it loaded on a ship. I don't know. I've seen all kinds of things. But my mimetic resistance is pretty high. I had to pass a handful of tests just to get this assignment. Everything was clean. But I can't deny getting another kind of feeling around the haunt. I don't know if I'd say I was hearing voices, but... Right, the tags. It was as we was leaving and loading it on the ship, I was going to take it north, that I saw them for the first time. I didn't even think of this anything then. It didn't even pass my mind until I started looking at some of the files. But then that ship crashed in the storm, and they lost the haunt. And the whole time, I kept thinking about those goddamn metal tags. I realized it then, I think. That wasn't a church artifact, Johnny. They said, property of the factory. Dodatek 00112. Wywiad z POI 004D 001. Notatka. Poniżej znajduje się fragment wywiadu przeprowadzonego w 2009 roku z POI 004D 001, który twierdzi, że jest częścią nieznanego wcześniej odłamu kościoła zepsutego Boga. Kontakt został nawiązany we współpracy z Unusual Incidents Unit, który nawiązał współpracę z POI 004D01, jak wyszczególniono w dodatku 00101. Więc powiedz mi, co myślisz, że wiesz? Rozumiem. Ciekawe. Cóż, nie jesteś całkowicie w błędzie. I to jest godne pochwały w dzisiejszych czasach. Jest kilka kluczowych szczegółów, które moim zdaniem przeoczasz i możesz przeceniać informacje przekazywane ci po aplikacji preparatów amnezyjnych. Pozwól mi to wyjaśnić. GOC nie zabił Jahwe wbrew temu, co dumnie obwieszczają. I to, co zniszczyli, nie było zepsutym Bogiem. Z całą pewnością był to jego kawałek, ale czy pokazując mi wałek rozrządu, powiesz mi, że to jest samochód? O, masz więc kilka części razem, może silnik, ale nie samochód. Bóg jest o wiele prostszy. Bóg jest wszystkim, od największej gwiazdy do najmniejszej cząstki. Każdą malutką częścią, nie mającą samodzielnie najmniejszego znaczenia. Robią to, co mają robić. Zazębiają się, zgrzytają o siebie. Wszystkie części kosmicznej maszynerii.
Aspekt maszyny był w pewnym momencie prostą metaforą. Ideą. Ale jak zapewne wiesz, idee są potężne. Robią coś z niczego lub zmieniają to, co już istnieje. I z małą iskrą boskości, symbol staje się rzeczywisty. Mając planetę z taką ilością życia jak tu, możesz stworzyć wiele idei. Możecie zapytać, dlaczego jest nazywany zepsutym bogiem? Istnieje kilka możliwych odpowiedzi. Coś tak prostego jak problemy z tłumaczeniem. Reinterpretacja dokonana przez wiernych. Czy zepsuty to po prostu kiepskie tłumaczenie jakiegoś lepszego słowa? Czy Bóg jest istotą, która zepsuła się w wielkim wybuchu? Jeśli tak, dlaczego się zepsuła? I co się stanie, jeśli zostanie naprawiony? Nie mogę odpowiedzieć na żadne z tych pytań z wyjątkiem ostatniego, ale już znasz odpowiedź. Czymkolwiek jest Bóg, ostatecznie nie ma znaczenia. To, co się dla was liczy, to fakt, że musi pozostać zepsuty. Bóg to wie. Im potężniejsze części, mechaniczne elementy, tym bardziej konwencjonalne odłamki mogą zostać oznaczone jako święte. Wiedzą, że nie mogą pozostać jedną trwałą rzeczą. I nawet zmuszone do bycia razem przez obcą siłę napędzającą je, wiedzą, czy tak naprawdę są. Fragmenty potwora starają się zniszczyć, zaprzęgnąć mniejsze istoty do wykonania zadania. Geoce nie zabił Boga. Wzięli broń z jego własnej ręki i przyznali sobie zasługi za pociągnięcie za spust. Problem polega w tym, że ludzie są zbyt małymi cząstkami Boga, by pamiętać. Pamiętać, jak było przedtem. Ponieważ tak się stanie. Widziałeś spódniczyciela? Został uszkodzony nawet przed spotkaniem w 43. A jeśli się przyjrzysz, możesz zobaczyć blizn zbliżający się do jego rdzenia zasilającego. Udało mu się nawet uszkodzić coś, co odpowiada za prześlizgiwanie się między warstwami rzeczywistości. Ostatecznie potwór wygra. Zniszczy niszczyciela. Pochłonie go, a dzięki jego mocy pochłonie wszystko. I mam na myśli wszystko. Bóg ponownie będzie jedyną najwyższą istotą, osobliwością, a następnie się zepsuje. Tylko tym razem może mieć w sobie jakąś zewnętrzną siłę. Rdza fabryki, krew króla Daewitów, piąci, Wondertainment. Może przypadkowa istota z ulicy z wystarczającą dużą iskrą, by być zaginaczem rzeczywistości. Będą udziałem w odtworzeniu wszechświata i zamkną poboczną pętlę tego wszystkiego. Nie, to mnie nie dotyczy. To przypadek, w którym to ma się stać. Kto powiedział, że to już się nie wydarzyło? Że twoi ludzie nie byli zwycięzcami? Może właśnie ludzkość była zwycięzcą? Ale to nie znaczy, że byłbym przeciwny, by to odwlec, pozwalając na kontynuację głównej pętli. Tak, to możliwe. Wiem, że nie mogliście zniszczyć potwora ostatnim razem i że niszczyciel może nie być w stanie naprawić się, zanim będzie potrzebny. Ale kto powiedział, że nie można mu pomóc? Lub naśladować tych, którzy będą starać się odbudować Boga i uzyskać zewnętrzną pomoc? Próbując razem, wszystko jest możliwe. Poza tym, jesteśmy zepsuci, ale zjednoczeni jesteśmy Bogiem.